Budowa węzła Porosły rozpoczęła się na początku 2019 roku. Dzięki niej na skrzyżowaniu ekspresowej 8, drogi wojewódzkiej, gminnej, powiatowej powstanie bezkolizyjny węzeł drogowy. W ramach tej inwestycji powstanie dwupoziomowe skrzyżowanie, rozjazdy, wiadukt nad torami, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe. Zaplanowano też budowę odcinków Alei Jana Pawła II oraz ulicy Generała Kleberga. Dzięki tej inwestycji droga ekspresowa S8 połączy się z trasą generalską, czyli północną wewnętrzną obwodnicą w Białymstoku. Wartość projektu wynosi ponad 301 milionów złotych, a dofinansowanie unijne to prawie 220 milionów złotych. Zaawansowanie prac na budowie węzła Porosły na koniec marca bieżącego roku wyniosło około 72% wartości projektu. Obecnie prace trwają na całej inwestycji, zgodnie z harmonogramem. Zakończono już roboty podstawowe związane z wiaduktem nad torami PKP. Prowadzone są też prace drogowe, takie jak układanie nawierzchni chodników, zjazdów, jezdni. Trwa budowa kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych i oświetlenia ulicznego. Nadal obowiązującym terminem zakończenia prac jest wrzesień 2020 roku. Obecnie nie została jeszcze wydana decyzja ministra rozwoju w zakresie wprowadzenia zmian związanych z wnioskiem przedsiębiorców, którzy chcą dodatkowego zjazdu do firm sąsiadujących z inwestycją. Węzeł Porosły to jedna z najdroższych i największych inwestycji drogowych realizowanych przez miasto Białystok. Jest to inwestycja również bardzo potrzebna i oczekiwana przez tych wszystkich, którzy podróżują z Warszawy w kierunku naszego miasta, jak również stąd przemieszczają się w kierunku stolicy.